tutaj się odbywa zarówno proces fermentacji, jak i leżakowania. W tych dużych srebrnych zbiornikach jest po 1000-1200 litrów piwa, które na początku oczywiście musimy przygotować na warzelni. Następnie jest ono przepompowywane systemem rur tutaj na leżakownię. Jest ono schładzane do temperatury zadania drożdży i po schłodzeniu przepompowywane dalej do zbiornika. Temperatura jest utrzymywana na tej temperaturze, w jakiej drożdże mają fermentować. Chodzi o to, żeby temperatura ani za bardzo nie skoczyła, ani też się nie obniżyła zbyt szybko. To pozwala nam na utrzymanie powtarzalności tego piwa, że ono jest za każdym razem właśnie takie same. Te temperatury są, jeśli chodzi o ważenie piwa, tak naprawdę kluczowe. Najszybciej fermentują piwa górnej fermentacji. Najszybszym piwem w ogóle jest piwo pszeniczne. Zarówno ten czas fermentacji, jak i leżakowania jest najkrótszy. Piwa górnej fermentacji w stylach angielskich, amerykańskich, one wymagają około 5-6 dni fermentacji i 4-5 tygodni leżakowania. W przypadku dolnej fermentacji jest to przy pilsie 2 tygodnie fermentacji. Piwo porter jest fermentowane troszeczkę dłużej ze względu na to, że ma wyższy ekstrakt. Może być to nawet 3 tygodnie. Wtedy dopiero schładzamy to piwo, żeby je leżakować. Jest to w przypadku pilsa 5-6 nawet tygodni, albo nawet do 2 miesięcy. Jeśli chodzi o portery, to jest około 3 miesięcy, 4 miesięcy przynajmniej jest leżakowane tutaj na naszych zbiornikach. Część z tych piw rozlewamy w beczki po destylatach, wtedy one kolejne miesiące w beczce nabierają aromatów pochodzących z beczek.